Cześć, tutaj Hilpietero i dzisiaj witam was w kolejnym skład builderze. Tak naprawdę to nie jest skład builder, tylko po prostu przedstawienie konkretnych statystyk. Dzisiaj na tapetę bierzemy najdroższe transfery z ekstraklasy za granicę. Dlaczego akurat ten temat? Być może ktoś już go przerobił, ale zbliża się naprawdę bardzo gorące lato. Kapustka ma ze sobą naprawdę świetne występy na Euro, jak na takiego zawodnika. Drągowski oczywiście ma oferty z różnych krajów. Najlepsza oczywiście z Fiorentiny, nie wiadomo jak to wyjdzie, ale przed nami naprawdę dwa bardzo kasowe transfery z Ekstraklasy, więc trzeba sobie przypomnieć, jakie do tej pory były najbardziej właśnie kasowe. Najwięcej pieniędzy wpłynęło właśnie na konta polskich klubów, więc zaczynamy może od bramki, bo tak, w miarę będę chciał tutaj logicznie to też przedstawić, o ile będę mógł. W bramce Łukasz Fabiański, który z Legii Warszawa do Arsenalu poszedł za całe 4,35 miliona euro, więc to naprawdę był bardzo ciekawy wynik, ale to nie był największy transfer. Kolejny zawodnik, tym razem postawię może na Maćka Rybusa, gdyż tu jeszcze pasuje nasza pozycja ze względu na jego pozycję. Aktualnie jest nowym zawodnikiem Olympique Lyon, ale z Legii do Thierryka Grozny Rybus odchodzi za 3,2 miliona euro. Obok niego obrońca, tak, bo jeszcze to będziemy mieli jednego obrońcę. Nie jest to Marcelo z Realu Madryt, ale jest to Marcelo, który aktualnie występuje w Besiktaszu, tak? On występował kiedyś w Wiśle Kraków i właśnie z tej krakowskiej Wisły poszedł do PSV wówczas za 3,8 miliona euro, więc naprawdę też bardzo ciekawa opcja. Tutaj oczywiście nie mówię po kolei, tylko po prostu wymieniam najbardziej kasowe transfery. Na prawej obronie tym razem postanowiłem postawić prawego pomocnika, który poszedł do Anglii podbijać Anglię, co mu się w ogóle nie udało. Aleksandar Tonew z Lecha Poznań do Aston Villi za 3,2 miliona euro. Obok niego już będzie taki typowy napastnik, również zawodnik, który odchodził z Lecha. Był to zawodnik, który miał w swojej historii złotą kartę. Nie wiem, czy to czasem nie jest najlepsza karta oprócz Informa Liuboi, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę w FIFA. Artiom Srudniews, Łotysz, który odchodził z Lecha Poznań do Hamburgera za lekko ponad 3,3 miliona po prostu euro. Teraz może przejdźmy sobie do pomocy. Tutaj oczywiście były kapitan polskiej reprezentacji, który poszedł do Borussii z Wisły Kraków za 3,5 miliona euro. Obok niego postawimy na Rafała Murawskiego, też bardzo dobry swojego czasu ligowiec, który pamiętamy bardzo dobrze grał w barwach Lecha Poznań. Pamiętamy te wszystkie bramki w europejskich pucharach, a szczególnie bramkę z Austrii Wiedeń. Murawski poszedł z Lecha Poznań do Rubinu Kazań za 3,2 miliona euro. Teraz przejdźmy może do ataku, bo ten jedno miejsce w pomocy zostawię umyślnie, gdyż potem wam wytłumaczę dlaczego. Pierwsze miejsce w ataku to oczywiście Dawid Janczyk, który trafił do CSKA z Legii Warszawa za 4,2 miliona euro. Obok niego kolejny były piłkarz Lecha Poznań. Ogólnie tutaj dużo tych byłych piłkarzy Lecha Poznań, ale to nie jest przypadek. Łukasz Teodorczyk, który nie tak dawno w sumie odszedł z polskiej ekstraklasy, przeszedł do Dynama Kijów z Lecha Poznań oczywiście za równo 4 miliony. Oczywiście te kwoty transferowe nie są w pełni wiarygodne. To są właściwie domysły w większości przypadków. Nie wszystkie zostały opublikowane do publicznej wiadomości. I obok niego oczywiście kolejny napastnik Lecha Poznań. Wszyscy doskonale wiemy, o kogo chodzi. Robert Lewandowski, który z Lecha do Borussii Dortmund trafił za 4,75 miliona euro, czyli no 4,75 miliona euro, blisko 5, a jedynym zawodnikiem, który przekroczył barierę 5 milionów euro jest Łukasz Mierzyjewski, który trafił do Trabzonsporu. Oczywiście jego karty w Trabzonsporze nie ma, gdyż Ligi Tureckiej wówczas nie było w FIFA, ale trafił z Polonii do Trabzonsporu za 5,25 miliona euro, czyli za 5,25 miliona euro. Tak przedstawia się na 11 największych transferów, jeżeli chodzi o
polską ligę. Oczywiście jeszcze tutaj mógłbym wstawić jednego zawodnika, który się aktualnie nie załapał, ale postanowiłem, żeby to wyglądało bardziej realistycznie, żeby to w miarę na boisku rozplanować. Maciej Żurawski, który trafił do Celticu Glasgow z Wisły Kraków za 3,1 miliona, czyli tam troszkę kawałek więcej niż Błaszczykowski, ale Błaszczykowski się świetnie komponował w miarę, bo był pomocnikiem tych napastników, już w tej drużynie było sporo. Więc teraz pada pytanie, za ile przejdzie Kapustka na zachód? Mam nadzieję, że na zachód. I za ile przejdzie Drągowski na zachód? Piszcie w komentarzach, jakie może chcecie jeszcze ciekawe składy, żebym zbudował takie typowo statystyczne. A to na razie by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.